Siema, siema, Tajtory, prosiliście mnie, żeby kolejny odcinek z oceniania waszych kont nie był samemu, więc jest tutaj pewna zawodniczka ze mną. Hejo! Na pewno ją dobrze kojarzycie i dzisiaj razem pooceniamy wasze konta. Mamy przygotowanych 10 kont widzów i zobaczymy, które z nich będzie najlepsze. Każdemu damy ocenkę, żeby nie było, że tylko oceniamy. No to jeszcze w połowie tego odcinka, po ocenieniu 5 kont, zagramy Wanwiwana. Ja kontra ty. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, kto z nas wygra. I przypominam, że jak chcecie być w kolejnym odcineczku, żebym to wasze konto ocenił, to co trzeba zrobić? Łapka w górę pod tym filmem, to jest bardzo ważne, trzeba to zrobić. Oprócz tego subik na moim kanale, trzeba subskrybować ten kanał, widzowie, bez tego nie da rady być ocenionym. A poza tym musicie napisać wasz klan, miejsce w klanie oraz liczbę pucharków. Dokładnie tak, i jeszcze w sumie wasz nick, żebyśmy wiedzieli, kim jesteście. No i weźmiemy sobie kolejne losowe osoby do kolejnego odcinka. Tylko napiszcie to w komentarzu, żebyśmy mogli wasze konto znaleźć. No to co, bez zbędnego przedłużania lecimy do pierwszego konta, bo troszkę tych kont dzisiaj tutaj będzie. Kobita Malaga, halo? Żyjesz? Żyję. No dobra, to prosiłbym cię, żebyś przeczytał nazwę pierwszego klanu. Nie, ty przeczytaj. Ty przeczytaj nazwę pierwszego klanu. Ty przeczytaj. Wyszukujemy go, to jest ten klanik. I mamy tutaj nazwę Urocza Wiki. Pierwsze miejsce, więc ty może oceń Uroczą Wiki. Panie, wygląda ogólnie cało kształt, patrz, wszystko jest jakby związane z koletką i kolorystycznie mi się wszystko bardzo ładnie tutaj zgrywa. Zwycięstwa 3x3 są w miarę spoko, ale ta jedna osoba wam tutaj popracowała. Solo winki w sumie dla mnie są nieważne. Na mnie się liczą mój 13. Ale ja miałam oceniać jeden. Dobrze, dobrze, oceniaj, oceniaj. No i w sumie to poza tym to spoko. Zobaczmy za dymiarze, jak tutaj wygląda. O! Widzę, że są zielone rangi, więc bardzo ładnie, nawet jest 30. Widać, że kolet najbardziej lubi tutaj, nie? 30 na kolet, za to jest plusik na pewno duży. Ode mnie oceneczka, myślę, 5 na 10 za tą 30, nie? Ode mnie 5,5. Okay. Teraz wchodzimy sobie, widzowie, do topki klubów, bo tu mamy jakiś potężny klan, nie? Code Panda. No i mamy ziomka na 5. miejscu, który ma 83 tysiące pucharków, a nawet jest na 3. miejscu, czyli już awansował. Nazywa się Ran E. Ten ziomek napisał komentarz, żebym go ocenił. Bardzo ładne zdjęcie Supercell ID, też mam takie. Solidne winki 3x3, fajnie to wygląda. Co to jest? Jakie ładne. To. Ikona gracza. No ładna, to jest chyba od Draco, mi się wydaje. Fajny taki tłumoczek, nie? Fajny ten sklep Chestera, też go sobie ostatnio kupiłem. Karta bitewna dosyć fajna, też tutaj dosyć rzadka. No i co? Wszystko ładnie wygląda, jest master w bit, nie ma się do czego doczepić. To jest mega mocne konto, 35 rangi w ogóle, chłop. Co powiesz? Brak słów. Brak słów? Brak słów. No nic, no to chyba tutaj musi jakaś mocna ocenka wlecieć. Ja daję szefowi 9,5 na 10, bo porównujemy do najlepszych kont, które mają po 137 tysięcy już aktualnie, ale takie 9,5 się to należy. Też tak uważam. A to dopiero początek odcinka, dużo mocnych kont jeszcze przed nami, więc oglądajcie, nie możecie tego przegapić. Następnie mamy ziomeczka o niku Bruno, który jest na 1. miejscu w swoim klanie. No i wow, kolejne mega mocne konto, co myślisz? No, też mi się mega podoba, karta bitewna mi ładnie siedzi. No, zwycięstwa 3x3 są całkiem grube, powiem ci szczerze. Legenda wbita, wszystko ładnie, mi się ogólnie podoba. No, nawet jest ten sam skinek, co był przed chwilą u innego ziomka. Wszystkie postacie odblokowane, dużo 30 rank, jest ich tu naprawdę sporo. Kolejna mocna ocenka się szykuje, tym razem dla zioma myślę, że tutaj damy taką 8. Ja też myślałam o 8. Tak? No i zgadzamy się, dziwne. No, no to tutaj 8 dla zioma. Następnie klanik JW Teamers i tutaj, moi drodzy, na 7. miejscu mamy typka o niku Kefir. On tutaj też chciał oceneczkę i sami spójrzcie, karta bitewna może nie jest jakaś rzadka, no bo nie mamy tutaj jednak złotej jedynki, tylko jest 4 i 5, więc OG gracz to raczej nie jest. Ale spoko skinek, fajna ikonka SpongeBoba, pewnie się tobie spodoba. No, ładna bardzo, to jest za 3x3, są nawet spokojne na te pucharki. No, ładne ma winy 3x3, no rankedziki nie są złe. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda w pucharkach. Nie ma 30, ale są tam jakieś zielone rangi, pojawiają się. No, ocenka dla ziomka, myślę, że taka 6. Okej, okej. Okay. Teraz znowu wjeżdżamy w topkę polskich klanów Brawl Stars i szukamy klanu Duszki Gata. W ogóle jaka fajna nazwa, nie? Co? Mega fajna. I teraz mamy ziomeczka 62900 pucharków. Wow, już tych pucharków ma dużo więcej od tego czasu, kiedy to pisał, bo już ma ich 64 tysiące ponad. Ziomek Malik Wydra, karta bitewna, to już jest mocna, to już jest OG. A dodatkowo jest OG skinek, Hirosek Bibi. Hirosek Bibi, pozdrawiamy Hiroska. Winki 3x3, patrzcie, też są mocne, bo tutaj już jest 5-cyfrowa liczba. Pucharki w ogóle potęga, naprawdę. Piękne rankę dziki, bo jest legenda 3 wbita. Szkoda, że nie master, ale i tak jest ładnie. Są 30 rangi, najsik, mocne konto. I tutaj dla zioma myślę, że taka 8, blisko 8,5, ale jednak 8. A ode mnie 9. Wow. No to dobra, jesteśmy w połowie oceniania, więc teraz obiecana gierka 1v1. No dobra, gotowa? Ja cię porobię, gramy na Jessie, okej?
No dobra. I leci full focus, moi drodzy, lecimy z giereczką. Zobaczymy, jak ci pójdzie. No życzę powodzenia, ale to ja chcę wygrać. Nie, ja wygram. Obstawiajcie mi to, jak to zwycięży. Okej, okay, ja ją raz trafiłem, ona mnie też. I ona ma niebieską gwiazdkę, więc tutaj dobry start ma niestety. Odejdź. Ja się muszę skupić, widzowie, próbuję wam jakoś komentować i w miarę dobrze grać, ale ani to mi nie wychodzi. Okej, 500 HP! Ja to mnie Nakita zabiła niby, jak ja miałem tyle życia jeszcze. Ale skamik, nie no, nie przegram z tym jeszcze na odcinku, widzowie. Lecimy, w ogóle zgapiłaś skina? Nie. Jak to? Zgapiłem. To ty? Nie. Dobra, trzeba tutaj teraz zrobić tego fraga, żeby nie było przypału, bo ja ostatnio zawsze z nią przegrywam. I wy my wtedy myślicie, że ona jest lepsza ode mnie. Okej. Ej, żeby mnie to działko nie dobiło. Trzeba uważać. Dobra, walniemy jeszcze raz. No w sumie raczej mogę sobie tutaj wycofać. Mamy na razie remis w killach, mam niebieską gwiazdkę, więc sytuacja nie najgorsza, nie najgorsza. Nie wiem, czy to działko w sumie tutaj oddaje tak naprawdę, bo wtedy możesz odbijać strzał i mieli mi trafiać. Ale próbujemy. Zaraz będziemy oceniać kolejne konta, może tam będzie akurat twoje konto, ziom, więc oglądajcie do końca ten odcineczek, widzowie. No i tak samo macie być szansę w kolejnym odcinku z tej serii, to od was zależy. Łapkujcie, jak taka seria wam się podoba. Napiszcie w ogóle, z kim byście chcieli, żebym kolejny odcinek z tej serii nagrał. O, ja mam teraz duże kłopoty i muszę wycofywać. Uwaga. Oj, no znowu ta czaszka mnie. Ale mnie irytują te czaszki, po co ją tutaj dałem w ogóle? Dobrze, że idolka mi teraz nie trafiła, bo już by było po mnie. Dobra, ona ma hiper w ogóle, ja też mam. Let's go! Idolka porobiona na własnym odcineczku moim. Dobrze, już się bałem, że z nią przegram. Ej Boże, ja się jeszcze nie odzywam, bo to jest zawsze standard w naszych gierkach. Nie, no nie, ej, to był przypadek. Nie. Gwiazda gry. Mamy teraz klanik Lubię Kotlety i jest ziomeczek o niku Kotlety, który idealnie pasuje do tego klanu. No to jak ci się spodobała jego nazwa, to zacznij tą ocenkę. Spoko, nawet to wygląda, szczerze mówiąc. Ogólnie dopasowanie tutaj moich upodobań kolorkowych jest takie całkiem średnie, ale plus za Jessie i za Piperę tutaj. Mi się to ogólnie całkiem podoba, zwycięstwa 3x3 spoko. No zwycięska pasa taka podobna do mojej, czyli dość średnia. O, jest 30. Widzę, że jakaś 30 ranga, witaj, tu nie jedna. Nie spodziewałem się szczerze po profilu, że to będą 30 rangi. Widzisz? Ziom ma tyle samo 30 co ja, no. No co mogę powiedzieć, spoko. Za to na pewno plusik, ale nie mogę dać wyższej ocenki niestety niż 5,5 na 10. Też tak uważam, no. A więc następnie mamy klanik BT21, jest ten ziomek o niku Nelek na 9 miejscu. Widzimy, że spoko karta, widać, na paczek ten kod chodzi śmiesznie koło tego skina, widziałaś? Widziałam, widziałam. No fajna ikonka gracza w ogóle. Winki 3x3 naprawdę solidne, trzeba to przyznać. Oprócz tego rankedy mogły być ciutko lepsze, ale nie są, bo w sumie jest wbita ta fioletowa ranga, więc nawet git. Fajna karta bitewna, taka dużo się dzieje. No i zobaczmy sobie zadymiarzy, jak tutaj wygląda. Nie ma 30, ale jest 28 na flanku, bardzo wysoko, dużo zielonych rang, więc jaką byś dała ocenkę tutaj? 4,5. No. Ja no spokojnie mogę piątkę tutaj sypnąć. Troszkę brakło do 5,5, ale niedużo. Następnie PSG Esports. I tutaj, moi drodzy, na 13 miejscu mamy Harry'ego Pottera. Myślisz, że to jest prawdziwy Harry Potter? No, pewnie. Może być w sumie, no. Nie ma karty bitewnej. No, to duży minusik za słabo, to. No. Ale rankedziki też nie są jakieś wysokie, bo jest diamencik wbity. Winki 3x3, ale te pucharki nawet spoko. Puchareczki, no nie są też jakieś najwyższe, ale nie są złe. Zobaczmy sobie tu, co myślisz. No tak. Pośrednio. Nie ma 30 rangi. Edgar to taka 25 znikoma. Okej. No nic, ocenkę tej dla zioma będę musiał sypnąć 4x10. Następnie mój klanik Kolce Spajka i mamy tutaj ziomeczka typowy Sebik. To jest taki typowy Seba z osiedla. No i ładnie to wygląda. Patrz jaki tutaj, kurde. Czy to jest 8-bit virus ustawiony na ikonce gracza? I chyba tak. Tak. Wow. Oprócz tego piękny skinek do czarny, ładnie tak pasuje wszystko, no, nie? No, wszystko mi się podoba, no. Bardzo ładnie, dobrze wszystko wbite, ranked tutaj master oczywiście, jakże inaczej, potężny zawodnik z koców Spike'a, dobre winy 3x3. Wejdźmy sobie szybciutko tutaj, bo też jest dużo 30 rank, no powiem szczerze. Jedyne czego mi brakuje to jakieś 35, to już dopiero by było cudownie, nie? Ale, kurde, 8,5 na 10. Też tak uważam, no. Nie, no. Właśnie zgadzamy bardzo, zobaczcie. Wow, gang randomków, świetna nazwa. I tutaj na 8 miejscu jest Zeta Ananas. Fajny nick w ogóle. No. Chłop, tu nie dość, że Zety to jeszcze ananas, to się szanuje. No ale Winkie 33, jak na te pucharki spoko, ale ogólnie nie są jakieś duże. Ranky dziki nie są też złe jak na te pucharki w sumie. Fajny Among Usik. No, to zwróciłam uwagę. A karta bitewna ci się podoba? No jest nawet całkiem spoko. Okej, dobra. No to przejdźmy sobie tutaj teraz, jeśli chodzi o puchareczki na zadymiarzach. Troszkę zielonych rank.
pucharach nie jest nie jakoś dużo, ale na te pucharki to jest naprawdę spoko. No. Kont ogólnie pod względem liczby pucharków i statystyk, no to jest git, ale porównując już do lepszych kont, no to wiadomo, że nie możemy dać wysokiej ocenki. Ja daję 3 na 10, ale dobre konto jak na te pucharki. A ja daję 3,5. O, zaszalałaś. W tym odcinku to tyle, mam nadzieję, że się podobało. Jak was tutaj nie było, to się nie przejmujcie, piszcie w komentarzu swoje linki i tak dalej, to was opiniuję w kolejnym filmie. Hejo! Hejo!